dostaliśmy. Wiele rzeczy mamy przemoczonych. Na szczęście, kurde, te bluzy, spodnie długie jakieś takie tam i inne takie cieplejsze mamy suche dzięki workom gumowym, które wam pokażę niedługo. Ale spodenki, koszulki, jakieś takie pierdółki, no to kurde, wszystko jest mokre od wczoraj. No i liczymy na słoneczko, nie? Ale kurde, przez chwilę się pokazywało, a tylko przez chwilkę. I skończył się internet. No właśnie, jemu się internet skończył i strasznie przeżywa, jak niczym moja córa, nie? Tak w ogóle, moi drodzy, to pójdziemy do Morza Północnego. Zgadnijcie po co? Musimy sobie dorobić troszeczkę na szybie naftowym. Pracujemy tam z 3 dni. I wrócimy. Małe ćwiczenia, moi drodzy. Pędzimy, kurde, dzisiaj jak katamarany, nie? Brak mi słów, jakie to jest dobre. Ogólnie poszliśmy dzisiaj jak... Aha, okej. Poszliśmy dzisiaj jak sprinterzy, jak wieślarze prawdziwi. Ile mówisz? 15 km walnęliśmy w ile? 2 godziny. W jakieś tam 2 godzinki, nie całe może nawet. No i co? Niedługo Kostrzyn nad Odrą zostało. Ile zostało tej warty? Z 20 km? Mhm. 20 km warty zostało i Kostrzyn wita i Odra i... I Woodstock? Może być. Błagałem o to słoneczko, powiem wam, moi drodzy, błagałem o nie. Dzisiaj rano jak wstaliśmy, mówię, kurde, wszystko mieliśmy mokre. Damy tutaj, a ubierzemy sobie mokrą koszulkę, bo na ciele wysycha szybciej. Co jest to? Numer 10 na tablicy, co oznacza, że zostało 10 km warty, ale pogoda nam się już powolutku zaczyna chrzanić, chociaż póki nie pada jest ok, nie? Piękna dziesiąteczka. No i za chwilę będzie tylko jedna cyfra. Pięknie. Dalej, szczury lądowe! Płyniemy! Ej, flaga! Boże, dobra. Okej. Wiecie, o co chodzi? Wcześniej nagrywałem, jak widzieliście, też takie ujęcie właśnie, jak przebywałem pod krzakami, gałęziami takimi, ale nie pomyślałem o jednym, nie? Zapomniałem, że jest flaga, ale na szczęście nie urwało jej. Spójrzcie, ile towaru na sałatkę. Ciekawe, jakbyś na... Ja tak chciałbym teraz na to usiąść, nie?
do wodowania pewnie jakiś łodzi i mamy pierwszy most w Kostrzyniu. W Kostrzyniu. Już ci pomagam. Kostrzyn nad Odrą, moi drodzy, przystań pasażerska. Pasażerska. Wiadomo, o co chodzi. Zawiewa to, nie, panie? Tak. Wiesz co, jestem zły, nie? Bo kurwa, będzie fajne kurwa żarcie. Chodzi o to, że ten piecyk ma taki problem, że tu tak wie, tu kurwa, nie wiem. Musiałbym coś wymyślić, żeby ten wiatr zdmuchuje palnik. Słuchajcie, może coś z tego będzie. Tu mam takie ala zasłony, porobiłem. Tylko muszę to trzymać łapami, także nie nagram tego. Po prostu rewelacja, nie? Dobrze, że nie pada, kurwa. Dzień jak codzień, nie? Często jesz pod mostem? Nie. Ja codziennie, nie? Nawet mi wyszła ta jajecznica. Ale kurde, musimy coś wymyślić, nie możemy z tego jeść, to jest za małe. Kuźba, no trzeba patelnię. Patelni nam trzeba. Szukamy sponsora na patelnię. Tak trochę nie po kolei, bo to powinno być pierwsze danie. Tu już się woda robi ładnie. To jest mój patent na wiatr. Oczywiście muszę kontrolować, żeby nie spalić kapoków, których i tak nie używamy. Dzięki. Powiem wam, ludziska, że patelnia, nie? Patelnia musi być. Nie wiem, kurde, musimy coś wykombinować, cholera. Wczoraj byłem w Lidlu, to były takie patelnie, ale takie wielkie, że daj spokój, nie? To po prostu śmiech na sali. Dobra, bo się gotuje. To ile żeśmy zrobili? 38 km dzisiaj, tak? Od 7.45. Od 8. Od 8. Do, o jest która? 14, nie? Po 14. No, tu przypomnieliśmy, już była 14, przed 14, tylko fajnie mówiłeś za 5 chyba, nie? No to nieźle, co? Dajemy, kurde, radę. Idziemy wioślarza zawodowi na olimpiadzie. Ten most jest aktywny, a tego można zrobić urbex na nim. Niesamowite. Szyn brak. Słuchajcie, o co chodzi? Już tłumaczę. Goni was policja. A jak, oczywiście, jak są daleko, nie? Goni was policja. Polecam taką torbę. Rozbieracie się szybko. Wrzucacie do niej ciuchy. Przerzucacie. I płyniemy. I ucieczka. Co wy na to? Dobre? Dobrze sobie wymyśliłem, co? No i akurat skończyłem latać i co? Już powolutku zaczyna się to samo co przed chwilą, więc spadamy stąd.
Czyżby resztki jakiegoś portu, czy czegoś? Spójrz na te liny. A jest spoko miejsce w ogóle, żeby sobie poskakać, tylko by trzeba było grunt tutaj sprawdzić. Czas na pamiątkowe zdjęcie. A jakie zdjęcie? Tej jedynki, kochani. Ostatni kilometr. Wiecie, co to znaczy? Mariuszek powiedział. Ostatni kilometr warty. Dokładnie, ostatni kilometr warty. A tam zaraz dopłyniemy Ludziska. I tam już biegnie sobie Odra. A my będziemy ciąć tak tędy, tam. No się udałem, kurde. Pełno szkła. Damy radę. Nie takie rzeczy się robi. No i stało się. Moi drodzy, oto ona. Tam mamy zero. Tam jest zero. Kilometr zerowy warty. I moi drodzy, wpadamy do Odry. Mamy wreszcie. Granicę. Dajcie łapę w górę. Macie słupek biało-czerwony. Tam będzie widać później te słupki z flagą niemiecką. Deutschland, Deutschland. 618 km Odry, moi drodzy. Nie jest dobrze. Wstawiam ostatnia poduszka i ona teraz tak raz na 40 minut ucieka z niej powietrze, także rewelacja. Kurwa, nie wiem, na czym będę siedział za niedługo, a już czuję, że mi boli wszystko. Dobra, tak serio, to tu po prostu jest makabra, nie? Na pierwsze zatrzymaliśmy tam i po prostu tak nas zaatakowały te małe szmaty. Oła. Przez moment dwa mi tu usiadły, tak i atakują i... No i tam żeśmy wylądowali na tym półwyspie i stwierdziłem, że kurde, nie przeniosę drewna, nie? Stąd. I spójrzcie, idę drewienka znalazłem. Jaka miejscóweczka, kurde, piękna. Kurde, normalnie by trzeba było w ten ogień wskoczyć, żeby te szmaty nie gryzły, nie? Bez kitu. Tylko odejdziesz na chwilę i jeb. Wszędzie, nie? Atakują. A to nic. Nie, czy to nie za blisko teraz? Tam jest jedna rzecz. Ale tylko delikatnie, żeby nie było kaca jutro. No niestety. Ogień w ogóle nie pomaga. I co tu zrobić, nie? Trzeba się znieczulić. Jedynie tak, nie? Masz pi. Powiem wam, że to jest nie do wytrzymania, nie? To ognisko w ogóle nie pomogło, nic, w ogóle. Jestem normalnie pożarty na maksa, nie? Spadam do namiotu zaraz, to jest bez sensu. I w ten oto sposób znaleźliśmy się w potrzasku, można powiedzieć.
Ognisko tam się pali, zajebiście. Ja wiem, że tego nie widać tutaj. A weź poświeć lampką. Tu na tą siatkę. Patrz to, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No nie widać, ale wierzcie mi, że tu. No, patrz, teraz pół uciekają, bo. Ale. O kurde, uszedł mi na ryju. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć sztuk siedzi na siatce. O, jest tutaj. Tu lata też. Jeb go. Jeb go. Jeb go. Czekajcie. Trochę zostało. Wyciągniemy sobie po łyczku. No i cóż, pójdziemy spać. Także ludziska, my walczymy dalej z komarami, które jeszcze tu pozostały, powybijamy je i widzimy się jutro. Cześć.